Ostatnio w Sejmie doszło do zmiany ustawy o uposażeniach służb mundurowych w zakresie wynagrodzenia w trakcie tak zwanych urlopów chorobowych. Jak Państwo zapatrują się na tę sprawę? Bo z jednej strony tutaj przedstawiciele Sejmu, rządu mówią, że ma to ukrócić w jakiś sposób nadużycia, które wynikały z poprzednich przepisów. Z drugiej strony wzmocnić tutaj uposażenie policjantów. Natomiast Państwo podnoszą tutaj uwagę, że jednak są pewną rodzaju grupą, która no, w specyficznych warunkach pracuje. Przede wszystkim należy tutaj powiedzieć, że my jako strona związkowa, osoby reprezentujące służby mundurowe, no nie mieliśmy możliwości za bardzo wypowiedzenia się na temat tych zmian. Nie mieliśmy za bardzo możliwości uczestniczenia w rozmowach ze stroną rządową, ponieważ wielokrotnie dochodziło do sytuacji, gdzie nie mogliśmy uczestniczyć choćby w posiedzeniach podkomisji zajmujących się bezpośrednio tą ustawą, tak zwaną ustawą o zmianie uposażenia policjantów przy L4. Uważamy, że ustawa, która została przegłosowana, no niesie za sobą wiele niebezpieczeństw dla naszych funkcjonariuszy, dla służących w służbach mundurowych. Należy tu powiedzieć przede wszystkim o tym, że podnoszą politycy obecnej rządzący, że chodzi o zrównanie nas do systemu powszechnego. No niestety nie jest to prawdą, ponieważ są w chwili obecnej, są zawody, które w chwili obecnej korzystają z dużo lepszych możliwości korzystania ze zwolnień lekarskich. Mam tu na myśli choćby grupę zawodową kolejarzy. Kolejarze nie mają tak, że pracują i mają zwolnienia lekarskie 80%. Niestety politycy porównują nas do każdej innej grupy zawodowej. Używają często sformułowania fikcyjne zwolnienia lekarskie. No ja nie wiem, co tak... Właśnie zarzuca się tu Państwu, że ale przecież są instrumenty, żeby sprawdzać te zwolnienia bezpośrednio, no bo jeżeli coś jest fikcyjne i ktoś tak twierdzi, to powinien to zweryfikować. Dokładnie, dlatego też najpierw uważam, że strona rządząca, rząd powinien zastanowić się nad tym, jak zrobić przepisy, które umożliwiłyby kontrolę naszych zwolnień lekarskich i dopiero na podstawie tej analizy powinni zająć się tym, aby zmienić zasady naszego uposażenia przy zwolnieniach lekarskich i zrównania nas do powiedzmy systemu powszechnego. No w chwili obecnej niestety tak się składa, że nadużywane jest słowo fikcyjne zwolnienia, tylko należy zadać sobie pytanie, kiedy to jest fikcyjne zwolnienie? Czy wtedy, kiedy młody policjant jedzie na informację, że jest hałas w mieszkaniu, wchodzi i napotyka zwłoki młodej dziewczyny z odciętą głową i w związku z tym idzie na zwolnienie lekarskie, tudzież jedzie w celu kontroli pustostanu jakiegoś na terenie naszego miasta i znajduje zmasakrowane zwłoki, gdzie ja sam osobiście to przejąłem. No kiedy jest to zwolnienie lekarskie fikcyjne? No, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma w tej chwili możliwości sprawdzenia tego. Najpierw, gdyby strona rządowa chciała zmienić przepisy i zaczęła nas kontrolować, wtedy można by było dyskutować na temat tych zwolnień lekarskich. No ale w chwili obecnej uważam, że te argumenty są niepoważne. Podnoszony był argument, że przeciętna długość tego urlopu jest stosunkowo o wiele dłuższa niż u innych grup zawodowych. Tutaj właśnie politycy podejmowali tą kwestię, przytaczając jako przykład. Tak, dokładnie. Politycy tutaj dawali przykład, z tego co sobie przypominam, 14 dni w systemie powszechnym, 30 dni w służbach mundurowych. Otóż my jako Związek Zawodowy Policjantów mamy inne informacje. Rząd wielokrotnie podnosił, że chodzi, ja tu też chciałbym nacisnąć na to, że chodzi o to, żeby nie było tych fikcyjnych zwolnień. Dlatego też uważam, że statystycznie mówiąc o zwolnieniach lekarskich, powinniśmy się tylko i wyłącznie odnosić do osób, które korzystają z tego zwolnienia lekarskiego. Nie jest tajemnicą, bo można to wyczytać na stronie ZUS-u oraz na stronach MSWiA. Ja również potwierdziłem te informacje z Zarządu Głównego Związku Zawodowych Policjantów, że gdyby patrzeć statystycznie na osoby korzystające ze zwolnień lekarskich, to okazuje się, że w systemie powszechnym statystycznie na jedną osobę, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest ponad 30 dni zwolnienia lekarskiego,
a na funkcjonariusza jest to dużo poniżej 30 dni. Także uważam, że no, bazowanie na statystykach w stosunku do wszystkich pracujących w danej grupie zawodowej, to jest chyba troszkę niepoważne. Tutaj podnoszony jest też taki argument, że te pewne zmiany mogą częściowo również przyczynić się do wzrostu uposażenia. Oczywiście w pewnych konkretnych sytuacjach, bo te środki, które mają zostać niejako zaoszczędzone w związku z cięciami tutaj w tych zwolnieniach, mają być przeznaczone na doposażenie w innych tutaj sektorach, ale w tej samej komendzie, czyli te pieniądze nie mają odpłynąć z systemu, nie mają odpłynąć z miasta. Wielokrotnie było tak, że coś mieliśmy zabierane i mówione było, że zostanie to przekazane dla policjantów, którzy więcej pracują. No w praktyce to troszkę inaczej wygląda. Rząd nie przygotował żadnych przepisów, żadnych ustaw, które broniłyby policjantów, którzy faktycznie przyjdą do służby za policjanta, który poszedł na zwolnienie lekarskie. W chwili obecnej przepis jest tak skonstruowane, że istnieje w zasadzie pełna dowolność tego. Także nie zawsze będzie tak, że policjant X, który przyjdzie do służby za policjanta Y, który będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego, te pieniążki fizycznie dostanie. Czy będą Państwo jeszcze protestować? Bo były tutaj akcje protestacyjne, no bo strajkować nie możecie, prawda? Tak, no niestety, no nie mamy prawa strajku, dlatego też strona rządowa obchodzi się z nami funkcjonariuszami w taki, a nie inny sposób. Tutaj jedynie co, to możemy, będąc zaproszeni do Sejmu, wyrazić swoje niezadowolenie bądź swoje zadowolenie z wypowiedzi niektórych polityków oklaskami, za co zostaliśmy przez stronę rządową skarani. Na stronie Zarządu Głównego można przeczytać informację, że w związku z oklaskami, które miały miejsce w Sejmie 22 tego miesiąca, na dzień 24 odmówiono przedstawicielom służb mundurowych udziału w obradach Sejmu, przy czym tam później się okazało, że obrady miały zacząć się o godzinie 9. Z tego, co sobie przypominam ze strony internetowej, o godzinie 9 dostaliśmy, strona związkowa otrzymała informację, że jednak do Sejmu możemy wejść. No, nadal kolejna to jest sytuacja, która godzi w zasadę współpracy i porozumienia ze stroną społeczną przez naszych rządzących. Wielokrotnie Państwo się tutaj też upominają odnośnie dodatków za nadgodziny i za służbę w nocy, inaczej niż inne grupy zawodowe, które mają tutaj w pewnym sensie inne uregulowania. Tak, zgodnie z kodeksem pracy pracownicy będący w systemie powszechnym mają możliwość otrzymania dodatków za pracę w nocy oraz w święta, mają możliwość otrzymania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. No niestety my w chwili obecnej nie mamy takiej możliwości, a wielokrotnie jako związek zawodowy podnosiliśmy ten problem. No wydaje się, że tak naprawdę z koalicji rządzącej chodziło przede wszystkim o to, żeby więcej pieniędzy dać dla budżetu, a nie zawsze chodziło o to, żeby lepiej zrobić dla swoich wyborców.